Vor ein paar Wochen haben wir das Thema schon einmal gesprochen. Anerkennung. Heute werden wir es ein Stück weit vertiefen. Ten temat poruszyliśmy już kilka tygodni temu. Dzisiaj wejdziemy w to trochę głębiej. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest okazywanie uznania i docenianie. Dziś powiem o rodzajach uznania. Te, które znamy najbardziej, to pochwały i wdzięczność. Nawet słuchanie jest już uznaniem, podobnie jak zaangażowanie. Są takie, dla których tak naprawdę nie musisz nic robić. Litość, współczucie jest także formą uznania. Często mówi się, że litość jest pochwałą braku sukcesu. Istnieje także uznanie dla sukcesu, takie jak zazdrość. Na taki rodzaj uznania trzeba sobie zapracować. Jeśli chodzi o rzeczy, które najbardziej przeszkadzają na drodze do sukcesu, to zazdrość odgrywa tu bardzo dużą rolę. Bo ci, którzy zazdroszczą innym, po prostu blokują drogę do własnego sukcesu. Następnym razem omówimy dokładnie, jak to wygląda. Und wie das genau aussieht, darüber sprechen wir jetzt in der nächsten Folge.